dzisiejszym programie zapraszamy Państwa do Radomia, gdzie przekazano do użytku nową fabrykę broni. To właśnie tu już wkrótce mają powstać najnowocześniejsze modułowe karabiny maszynowe. Żołnierze Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego opowiedzą nam o najnowszej broni polskiego wybrzeża, pociskach rakietowych Naval Strike Missile. Kompania Rozpoznawcza Strzelców Podhalańskich to formacja, która musi pokonać najtrudniejsze górskie przeszkody. Tatry w zimie to idealne miejsce, by sprawdzić ich umiejętności. Zobaczmy, czy sprostają takiemu wyzwaniu. W listopadzie 2012 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej fabryki broni w Radomiu. W ciągu 14 miesięcy powstał tu obiekt, w którym już wkrótce będzie tworzona broń dla naszego wojska. Polski przemysł to nie jest ambicja rządzących, to nie jest potrzeba tylko chwili. To jest tak naprawdę strategiczna decyzja. Polska i Europa musi skutecznie konkurować z największymi potęgami na świecie, inaczej zagrożenia zarówno gospodarcze, jak i innego typu staną się bardzo realne. I dlatego Polska Grupa Zbrojeniowa, fabryka Łucznik i wiele innych inwestycji są tego najlepszym przykładem. Ja bym chciała, żeby polska armia miała wyposażenie, polskie wyposażenie z Radomia. Więc to się będzie wiązało z ilością zamówień, to się będzie wiązało również z ilością pracy. Jesteśmy na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Tu jest decyzja rządzących o konsolidacji przemysłu zbrojeniowego w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Chcemy repolonizować zamówienia, czy polonizować zamówienia, jeśli chodzi o programy unowocześnienia naszej armii. Święcie jestem przekonany, że to przynosi dobre profity. Stare hale fabryczne, pochodzące z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Ich charakterystyka nie pozwalała na dostosowanie ich do wymogów współczesnej produkcji. I to w sposób naturalny stanowiło barierę rozwoju dla spółki. Jednocześnie spółka podjęła wraz z Wojskową Akademią Techniczną szereg wysiłków na dopracowanie nowych produktów. Najważniejszym z projektów radomskiego Łucznika jest modułowy system broni strzeleckiej, w skrócie MSBS. Nowatorską cechą tego karabinu jest jego modułowość. Zdolność do błyskawicznej wymiany części, tak by dopasować karabin do wymagań, jakie narzucają żołnierzowi zmienne warunki pola walki. Ten modułowy karabinek, który na pewno jest bardzo dużą innowacyjnością, jest parę armii światowych, które już obserwują to, co się dzieje. Oczywiście na początku musimy sprzedać dla własnej armii. Mamy dobry produkt, jest rynek. Tak naprawdę barierą było zdolności produkcyjne i lokalizacja zakładu. No, tu wybór wydawał się prosty, szczególnie biorąc pod uwagę to, że projekt nie tylko spełniał wymogi ekonomiczne, jakie stawialiśmy przed projektem, no, ale również spółka jest ważnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa, dostarczając broń strzelecką na potrzeby zarówno sił zbrojnych, jak i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Rozpoczęta budowa w listopadzie 2012 została terminowo zrealizowana. Gratuluję tym wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Ja mogę tylko z najwyższym uznaniem się do tego odnieść, bo to także pokazuje, że możemy tego typu rozwiązania multiplikować w innych miejscach. Od 2012 roku ten zakład każdego roku jednak mimo wszystko swój dochód powiększa i to zdecydowanie. W dobie kryzysu i nie tylko, rozmawiając z załogą, kiedy się spotykam z nimi z okazji świąt i takich spotkań przedświątecznych, to widać, że oni są dumni z tej swojej fabryki, oni są dumni z tego, że tu pracują, oni są dumni z wyniku i mówią, oby tylko tak utrzymać, żeby tych zamówień było jak najwięcej. W tych murach praktycznie od następnego miesiąca już zaczynamy powoli wdrażać i do końca tego roku wdrożymy do produkcji MSBS. Nasze najwyższe góry. Tatry to najtrudniejszy poligon w Polsce. Niewielu jest w stanie mu sprostać, szczególnie w zimowych warunkach. Podjęła się tego 21. Brygada Strzelców Podhalańskich. Kompania rozpoznawcza 21. Brygady Strzelców Podhalańskich jest przeznaczona do prowadzenia rozpoznania
także w specyficznym środowisku, jakim są góry. Szkolimy się do tego, jesteśmy do tego gotowi. Żołnierze, którzy służą w kompanii rozpoznawczej 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, to są pasjonaci gór. Nie da się pracować, służyć w tej formacji, nie lubiąc tego, co się robi. Jest to po prostu niemożliwe. Moja przygoda z kompanią rozpoznawczą rozpoczęła się kilka lat temu, dokładnie było w 2004 roku. Znalazłem folder, poszedłem, zgłosiłem się, zaciągnąłem do służby. Całe doświadczenie, które obecnie posiadam, zdobyłem przez wieloletnie szkolenie odbywane na kompanii. Piechota górska musi niezależnie od warunków atmosferycznych radzić sobie w każdym terenie. Z pełnym obciążeniem, w ubraniach maskujących, pokonują na nartach wielokilometrowe dystanse. Działamy w czterech grupach szkoleniowych. Pierwsza grupa w bardzo wysokim poziomie zaawansowania, świetni narciarze, spinaczkowcy. Druga grupa, poziom średni, trzecia dorównuje drugiej. I czwarta grupa, która doskonali jazdę na nartach na przygotowanym stoku z wyciągiem. Żołnierze kompanii rozpoznawczej są przygotowani do tego, by zabezpieczyć i przygotować drogę przemarszu dla zwykłych oddziałów wojska. My jesteśmy wysyłani naprzód, zakładamy poręczówki, zakładamy różnego rodzaju ścieżki, którymi następne wojska już mniejszym wysiłkiem szybciej mogą pogadać daną trasę. To my zajmujemy się tym, żeby tą trasę znaleźć optymalną, stworzyć warunki do tego, by to wojsko jak najszybciej i jak najbezpieczniej przekroczyło przeszkodę. By zrealizować podstawowe zadanie, podhalańczycy muszą bezpiecznie, szybko i w absolutnej ciszy pokonywać najbardziej niedostępne tatrzańskie skały. 21. Kompania Rozpoznawcza z Rzeszowa jest jedną z niewielu formacji wojskowych w Polsce, które swoje szkolenia wysokogórskie odbywają w Tatrach. Instruktorami podczas tych szkoleń są ratownicy TOPR, jak również instruktorzy Polskiego Związku Alpinizmu. I ta współpraca trwa już od kilku lat. Szkolenia odbywają się cyklicznie i obejmują wszystkie techniki alpinistyczne używane w terenie wysokogórskim. Zaufanie musi być bezgraniczne. Każdy musi na każdego liczyć. Nawet przy zejściu czy przy zjazdach z wysokich partii gór, każdy patrzy na każdego. Gdy coś się dzieje, ktoś jest w niebezpieczeństwie, zawsze może liczyć na tą drugą osobę. Przygotować pojazdy do marszu oraz sformować kolumnę marszową do godziny 11. Do boju! Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy to jedna z najnowszych jednostek w Wojsku Polskim. Jej zbrojnym ramieniem są niespotykane do tej pory w naszej armii rakieta Ziemia-Woda, Naval Strike Missile. Sprzęt działa w oparciu o połączenie polskich i norweskich technologii. Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy wprowadzany jest na uzbrojenie. Mamy odpowiednią infrastrukturę, ale też przygotowanych marynarzy do obsługi tego sprzętu. Odpowiednie procedury, które faktycznie w tej chwili są finalizowane. Posiada już rzeczywiście ogromne możliwości, jest to nowe technologie, które się idealnie komponuje w nasze struktury, nasze możliwości, struktury marynarki, ale też całych sił zbrojnych. Jest
inspektor marynarki wojennej z racji sprawowania merytorycznego nadzoru nad nadbrzeżnym dywizjonem rakietowym odpowiada za bojowe wyszkolenie, za ćwiczenia we współdziałaniu z siłami okrętowymi w jak najlepszym przygotowaniu NDR-a do bojowego użycia. Natomiast jeżeli zaistnieje potrzeba bojowego użycia NDR-a, jest dowódca Centrum Operacji Morskich, dowódca komponentu morskiego, bezpośrednio podległy dowódcy operacyjnemu, który będzie realizował zadania operacyjne obrony obszarów morskich. Czym jest ten dywizjon? Dywizjon, jego głównym zadaniem jest ochrona, obrona morskich wód terytorialnych naszego kraju, osłona baz morskich, punktów bazowania, a także odparcie przewidzianych desantów. Zdecydowanym środkiem odstraszania, jaki dzisiaj jest stosowany na morzach i oceanach, jest prezencja bandery, jest prezentacja okrętu, jest pobyt okrętów, bardzo często wyposażonych w tego typu kierowane pociski rakietowe, w tego typu broń. Pełnienie funkcji policyjnych czy tak zwanego straszaka przez NDR na wybrzeżu w sytuacji kryzysu i narastania kryzysu będzie bardzo skuteczne, ale nie zastąpi NDR nigdy okrętów, które będą wykonywały swoje zadania w morzu. Będziemy realizować zadania wspólnie z okrętowymi siłami marynarki wojennej. Mam tu na myśli przede wszystkim okręty uderzeniowe trzeciej flotylii, okręty rakietowe, gdzie współdziałając razem będziemy mogli wykonać wspólne uderzenia rakietowe na nieprzyjacielskie obiekty nawodne. W dywizjonie są takie dwa ośrodki, mózg i miecz. Mózgiem są systemy dowodzenia i systemy łączności z operatorami, natomiast mieczem dywizjonu jest wyrzutnia ze środkiem bojowym, którym jest rakieta. Naval Strike Missile, w skrócie MSM, to przeciwokrętowy pocisk sterowany. MSM może skutecznie razić przeciwnika na odległość 200 km. W Polsce używamy pocisków, które dzięki wysokiej mobilności dywizjonu mogą skutecznie bronić naszej całej linii brzegowej. Broń jest niezwykle groźna. Jednorazowe użycie kierowanego pocisku rakietowego powoduje na dłuższy czas bądź na stałe unieszkodliwienie jednego okrętu potencjalnego przeciwnika. Ta rakieta pozwala niszczyć okręty w skrycie. Jest to rakieta pasywna, która nie promieniuje. Profile lotu tej rakiety pozwalają na ukrycie tej rakiety w czasie dolotu do celu. Także jest trudnym środkiem bojowym do wykrycia i do zwalczania przez systemy antyrakietowe okrętów. W NDR-ze potrafiliśmy połączyć tą wyrafinowaną technologię, mówię o kierowanym pocisku rakietowym, inteligentnym, do zwalczania celów morskich, do zwalczania zagrożeń na morzu, z naszą technologią, która zakłada i zawiera całe oprzyrządowanie, które jest niezbędne. To jest połączenie rodzimego przemysłu i technologii Kongsberga, które się dzisiaj sprawdza. Platformą dla zasadniczego uzbrojenia nadbrzeżnego dywizjonu rakietowego jest Jelcz. Znajdujemy się w pojeździe Jelcz 662 z napędem trzyosiowym. Tutaj znajduje się radiostacja RRC9210 do utrzymywania łączności w czasie ruchu kolumny. Aby zapewnić zwiększony komfort kierowcy, w pojeździe zainstalowany jest Webasto oraz tutaj klimatyzacja. Ponadto samochód został wyposażony w blokadę mostu tylnego, blokadę mechanizmu różnicowego i w zależności od tego, po jakim terenie poruszamy się, kierowca może zdecydować, jakiego napędu użyje. Pojazd został również wyposażony w system do jazdy przy wyłączonych światłach, czyli przy pełnej noktowizji. Kabina pojazdu umożliwia pracę dla czteroosobowej załogi, jest kabiną hermetyczną.
poprzez zastosowanie filtrów, które umożliwiają pracę załogi w warunkach skażenia środowiska bez konieczności ubierania przez załogę odzieży ochronnej oraz masek przeciwgazowych. Uniwersalność tej wyrzutni polega na tym, że nie musi być przygotowane stanowisko, konkretne stanowisko dla tej wyrzutni. Wystarczy kawałek terenu płaskiego. No i w takiej najbardziej awaryjnej sytuacji dowódca wyrzutni wystarczy, że dostanie współrzędne konkretnego celu i będzie mógł dokonać startu tej rakiety z wyrzutni za pomocą urządzeń zaimplementowanych w tej wyrzutni. To jest jeden z najnowocześniejszych radarów w tej chwili w Polsce. Pojazd MRV, stacja relokacyjna TRS-15C Odra, odpowiedzialna za przekazywanie informacji o celach nawodnych oraz powietrznych w zależności od wybranego kanału pracy. Stacja posiada 5 kanałów pracy: nawodny, powietrzny w zależności od wybranej konfiguracji, w odległości odpowiedniej dla kanału morskiego 50 km, dla kanału powietrznego 200 km. Jest to MCC, czyli Mobile Communication Vehicle, pełniony rolę ruchomego węzła łączności. Trzy tego typu wozy tworzą sieć szkieletową dywizjonu, która zapewnia łączność w całym dywizjonie oraz poza dywizjon. Na wyposażeniu wozu mamy do dyspozycji terminal satelitarny, radiolinie, radia UKF, VHF, HF oraz radio szerokopasmowe. Dzięki systemom, które są zastosowane na tym wozie, dowódca ma możliwość dowodzenia dywizjonem z każdego miejsca na świecie. Całość takiego pola antenowego ma wielkość około boiska do piłki nożnej, więc to obrazuje, jaki to jest zakres pracy, który musi być wykonany przez obsługę tego wozu. Obsługi tego sprzętu uczyła nas ekipa z Norwegii, z firmy producenta. Były to bardzo intensywne kursy, trwały 2 lata praktycznie. Uczestnictwo w tych wszystkich kursach, które były zorganizowane, pozwoliło mi zdobyć wiedzę i umiejętności, więc myślę, że ta wyrzutnia teraz nie jest dla mnie żadną tajemnicą. Żołnierze Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego operują niezwykle kosztownym sprzętem. By mogli doskonalić i utrwalać swoje umiejętności, nie narażając budżetu na zbyt wygórowane koszty, do ich dyspozycji oddano Centrum Symulacji Komputerowych. Trenerzy, mamy do dyspozycji 11 stanowisk. 2 stanowiska są to stanowiska stacji radiolokacyjnych, na których ćwiczą operatorzy stacji TRS-15C i 9 stanowisk typowo dla wozów dowodzenia dywizjonu. Na każdym stanowisku można zaimplementować każdy rodzaj wozu, od wozu dowodzenia dywizjonu po wóz dowodzenia środkami walki. Znajdujemy się przy stanowisku symulującym wóz dowodzenia dywizjonu. Zadaniem operatora na tym stanowisku jest przydzielenie celi na podrzędne stanowiska dowodzenia. Na stanowisku symulatora stacji radiolokacyjnej TRS-15C mamy możliwość wykrycia, śledzenia oraz zasymulowania zasięgu stacji radiolokacyjnej oraz przekazania tych celów wykrytych na stanowisko dowodzenia dywizjonu. Zajmujemy się celami, które są oznaczone kolorem czerwonym, czyli celami wrogimi. Wybieramy te cele i są one następnie przekazywane do wozu kierowania środkami walki, który ma za zadanie je zniszczyć. Byłem szkolony jako mechanik okrętowy, więc przychodząc tu do dywizjonu musiałem od nowa uczyć się praktycznie wszystkiego. Jest to bardzo nowa jednostka, najnowszy sprzęt w całym Wojsku Polskim, więc służba w takim dywizjonie jest jedną z takich lepszych dla młodego absolwenta.